sin. Who pops a good dude, please let him in. Not forgiven, we all have sinned. Who pops a good dude, please let him in. Rozmawiam z dziećmi z Bożego Podwórka. Czy lubicie czytać? Tak. A jaka jest wasza ulubiona książka? Moja jest ulubiona to Szpuka i Kopciuszek. Ja bardzo lubię czytać o rekinach, bo się więcej dowiem o rekinach, bo wiem, co będę musiał na co uważać. A jaka jest wasza ulubiona postać w bajkach? Ora i o śnież, o królewny. U mnie w rekinach to jest ulubiona postać Żarła z Białym. Dziękuję bardzo za wywiad. Dla TV Gimbo Asia Skoczylas. Jest ze mną pan doktor Tomasz Gruchot. Dzień dobry. Dzień dobry. W XXI wieku problem, jakim jest brak czytelnictwa ze strony młodzieży, jak i dorosłych, jest coraz bardziej się rozprzestrzenia. Jak pan myśli, jak można temu zaradzić? Ten problem nie jest tak wielki, jakby się wydawało. Trochę z polskiej perspektywy wygląda to inaczej, ponieważ gdzieś utkwiło w zbiorowej świadomości to, że Polacy są osobami nieczytającymi książek. Ale gdybyśmy trafili już do Skandynawii, do Wielkiej Brytanii, do Francji, tam zobaczylibyśmy ludzi w metrze, ludzi w autobusach, czasami ludzi siedzących w parkach, na ulicach, z książką w ręce. Do Polski ta moda powoli też zaczyna wchodzić. Pojawia się bardzo dużo książek, które są ambitną literaturą popularną i one stanowią taką szansę do tego, żeby ten poziom czytelnictwa podnieść. Nie jest problemem fakt nieczytania, bo ludzie czytają niemalże non-stop, czytają różne komunikaty, gazety, informacje, czytają wiadomości na stronach internetowych. Problemem jest tylko ukierunkowanie tego czytania na nieco bardziej złożony, ambitniejszy komunikat, jakim jest dobra książka. Właśnie wspomniał pan o tym, że czytamy cały czas. Wśród młodzieży popularne jest teraz na przykład czytanie powieści tworzone przez ludzi właśnie w internecie, które nie są publikowane. Czy myśli pan, że jest to równie dobry sposób, czy lepiej jednak sięgnąć po tę tradycyjną, już wydaną książkę? Każdy sposób jest dobry, bo ta powstająca w internecie przecież może ostatecznie zostać wydana. Nie jest problemem forma podawcza, problemem jest co najwyżej to, jaki jest poziom literacki tego, co się prezentuje. Jeśli powieść powstaje w internecie, to jej absolutnie nie dyskwalifikuje. Wielka literatura nie szuka sobie jakiegoś specjalnego miejsca, ona przebije się i tak. I pewnie dla nas najchętniej jest widziana w druku, ale to nie oznacza, że nie radzi sobie w innych przestrzeniach. W przestrzeni wirtualnej literatury też jest coraz więcej. Kiedy był pan w naszym wieku, jakie książki najbardziej lubił pan czytać? Z reguły nie te, które proponowała mi szkoła i dzisiaj obserwuję dokładnie takie samo zjawisko, że to, co czyta młodzież, rzadko pokrywa się dokładnie z kanonem lektur szkolnych, co od lat owocuje dyskusją, jak ten kanon przebudować. Ja w waszym wieku bardzo chętnie czytałem to, co miało na sobie taki woal legendy podszytej trochę historią. Uwielbiałem na przykład opowieści Okrągłego Stołu, historię o przygodach Robin Hooda. Jakoś bliski był mi ten taki magiczny krąg anglosaski, który później przebił się również w literaturze fantasy, ale ta już troszeczkę zaburzyła tę legendarną strukturę, już nieco pozmieniała charakter tych opowieści. One stały się mniej czyste, mniej związane z historią, a bardziej stały się jakimś wytworem fantastyczno-baśniowym, który później doskonale prezentuje się w ekranizacji. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pojawi się pan tutaj u nas na jakiejś uroczystości. Również na inne imprezy, na których pewnie bywacie, które są i czytaniu, i w ogóle obcowaniu ze sztuką poświęcone. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardo. Dla TV Gimbo, Joanna Skoczylas. Rozmawiam z Laurą Izydorską, która w dniu dzisiejszym przebrała się za Anię Shirley. Dzień dobry. Cześć. Dlaczego wybrałaś akurat tę postać? Ania od samego początku była moim autorytetem, gdy
piątej klasie przeczytałam lekturę, stwierdziłam, że jest mega podobna do mnie i dlatego jakoś tak wyszło, że pomyślałam najpierw o niej, aby się za kogoś przebrać. Jak wyglądały przygotowania, wiesz, charakteryzacja? To znaczy na pewno to było mega dużo czasu w to poświęcone, dlatego, bo trzeba było od kogoś coś pożyczyć, niektóre rzeczy trzeba było kupić. No, chwilę to zajęło, ale myślę, że efekt jest naprawdę fajny. Czy popierasz zachowanie Ani jako czytelniczka książki? Bo była dosyć zwariowaną osobą. Jest, tak jak na początku mówiłam, mega podobna do mnie, dlatego jej zachowanie jest bardzo podobne do mojego. No to tak, popieram. Czyli myślisz, że mogłybyście zostać przyjaciółkami, gdyby nagle przeniosło się do naszego prawdziwego, realnego życia? Tak, na pewno. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. La TV Gimbo, Asia Skoczylas.